Dzień dobry, dzień dobry, witamy bardzo. Dzień dobry. Jest okej? Wszystko? Witamy bardzo serdecznie na 20. live'ie Razy 2. Dzisiejszy live będzie wyjątkowy i pod pierwszym takim względem jest wyjątkowy, bo pierwszy raz mamy w tak wielkim, czyli wielkim, dużym składzie live'a. Mamy aż 6 osób. Tyle jajników. Skład właśnie wyjątkowy z tego względu, ponieważ stanowi ten skład Wieczór Kobiet z lokalną poezją i ze znaną muzyką, który odbył się w dniu 8 marca. 8 marca. Tak jest. I będziemy tak naprawdę dzisiaj podsumowywać to, co się wydarzyło tego dnia, bo dla nas to było bardzo niesamowite przeżycie, ale też dla widzów. Taki mamy przynajmniej taki mamy odbiór, więc chcieliśmy też po prostu tak bardzo zakończyć to w taki, taką kropkę nad i postawić. Czy jest widoczny live? Weź proszę odśwież. Drodzy widzowie, zapraszamy, tak, bo teraz wiadomo, że jest, o, coś, dobra. Na górę daj. Możesz dać? Jest. Jesteśmy. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy, nas widać. Tak, drodzy widzowie, dajcie znać, czy nas słychać, bo też czasami są problemy z... Dobra, teraz ja wezmę, okej, okay, mogę, żebym po prostu mogła... Ja będę sobie śledzić komentarze, bo nie mogę tutaj z tej strony. Ale zanim do czego przejdziemy do naszego meritum, chciałam przede wszystkim przedstawić tutaj nasze aktorki i panią scenarzystkę. Tutaj mamy Adrianę Krywulec, Ewelinę Sowiak, Weronikę Jabłońską, panią burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej. Nie burszujcie mi tu dzisiaj, proszę. Renatę Surmę oraz Basię Pawłowską. No i jeszcze ja, Paulina Kajdanowicz. Witam serdecznie. Dobra, już tutaj widzę, że powolutku. Mogę coś powiedzieć? Tak. Przed chwilą powiedziałaś, że to jest wasz 20 live. Tak, 20 live. Mój pierwszy. Tak samo był to ten pierwszy raz taki na scenie, gdzie powiem wam szczerze, że no, czułam się niesamowicie wyróżniona, że zaprosiłyście mnie do siebie. Nie ukrywam, że przeżywałam też to bardzo. Też nie zdawałam sobie, znaczy może inaczej, myślałam o tym, jak ludzie odbiorą to, że będę właśnie razem z wami na tej scenie, ale powiem wam, że później byłam naprawdę dumna z nas wszystkich, bo ja też nie wiedziałam, że praca, ciężka praca, bo to nie jest lekka praca. Myślę, że też, bo co inaczej siedzieć właśnie po tej stronie, gdzie my tutaj dzisiaj siedzimy i kogoś obserwujemy, oglądamy, oceniamy, wyrażamy swoje poglądy i zdania, a naprawdę myślę, że mało ludzi jest takich, którzy bez skrępowania, bez żadnej tremy, aczkolwiek powiem tak, że chyba nikt, ja zawsze mam tremę, może tego nie widać, natomiast zawsze mam tremę, bo myślę, że tylko ktoś niepoważny nie ma tremy. Myślę, że każdy też myśli o tym, żeby wyjść i wypaść jak najlepiej, żeby się nie pomylić, aczkolwiek wypadki niektóre są i ja też nie ukrywam, miałam. Przecież miałam na początku przedstawić wszystkie panie z imienia i z nazwiska jako Róże, a zapomniałam o tym, tak, ale zauważyłam. Ja, proszę Państwa, muszę się do tego, słuchajcie, kochane, przyznać. Natomiast no, byłam też pewna i jestem naprawdę bardzo pełna podziwu dla Was wszystkich, czy dla tutaj Pauliny jako reżyserki, czy dla Basi jako scenarzystyki, prawda? I dla Was samych, dla młodych dziewcząt, bo najbardziej z nich byłam też dumna, bo to jest nasza przyszłość. Z Hani, której tutaj dzisiaj nie ma, z Marty, prawda? Justynki, tak? Julii, przepraszam. Naprawdę. I bardzo dziękuję, że mogłam wziąć w tym przedsięwzięciu udział i no, bardzo się cieszę, to było też dla mnie nowe doświadczenie. Bardzo dziękujemy. No, nam jest też ogromnie bardzo miło i właśnie to było bardzo ciekawe, bo tak naprawdę ja miałam prowadzić Wieczór Kobiet i ogromnie się cieszę, że właśnie to... tak się skończyło. Tak się skończyło właśnie. Renata mam na imię. Pamiętaj o tym. się cieszę, że Renata tutaj właśnie objęła stery prowadzenia i zrobiła się naprawdę wyśmienicie. Bardzo tak. Dziękuję. Z wielką tremą, ale dziękuję. Starałam się jak mogłam, słuchajcie. Renata też oczywiście uczestniczyła w naszych próbach, więc to też tak nie było, że od razu na scenę i działamy, tylko też oczywiście to musiał być proces prób odbyty, więc bardzo się cieszymy, że też z takiej tutaj strony mogłaś to ugryźć i tak jak sama mówisz, tobie to sprawiło ogromną przyjemność. Tak, i nowe doświadczenie też, także myślę, że też takie fajne było, naprawdę. Wiem, jak teraz to wygląda z tej drugiej strony i dlatego jeszcze raz, no, czasami mamy też lepszy lub gorszy dzień. Nie zawsze jest tak, że jesteśmy na 100, na 102% możemy dać coś z siebie, ale mimo wszystko wszystko jest tak. Natomiast też byłam w szoku, jak zobaczyłam pełną salę wypełnioną po brzegi. I też dziękuję za to naszym mieszkańcom. Ja wiem, że to też dużo osób było naszych bliskich, prawda, znajomych, ale też przyszło bardzo wiele osób z nami niezwiązanych, więc to też jest takie fajne i miłe. I poza tym cieszę się w ogóle, że Paulina wróciłaś do Bystrzycy, że podjęłaś się tego, żeby poprowadzić Teatr RAZY DWA. Bo to też jest takie ważne i miłe. I patrzę, nie zawsze mogę być, nie? Ale tak jak ostatnio zapisałam sobie termin 30, tak, no i niestety zapisywałam go 2 chyba miesiące wcześniej czy 1,5, tak, akurat w tym dniu nie mogłam być. Natomiast teraz mam zapisane 19 kwietnia. Mam nadzieję, że już nic się nie wydarzy takiego, że nie będę mogła przyjść, ale naprawdę z ochotą chciałabym uczestniczyć w tym waszym przedsięwzięciu. Bardzo dziękujemy. Drodzy widzowie, tutaj widzę, że mamy komentarze. Widać i słychać, także to jest najważniejsze. Bardzo witamy Panią Natalię. Dziękujemy, że Pani z nami jest. Panią dyrektor Ewelinę Walczak. Również nam miło widzieć Panią z tam tej drugiej strony. Jest z nami też Pani Lila Kucfir, która właśnie była jedną z róż w naszym wieczorze. No i czekamy na kolejne komentarze. My również bardzo serdecznie witamy. Dziękuję za ten wstęp też taki. Za wstęp ja też chciałabym nawiązać do idei Wieczoru Kobiet. Wieczór Kobiet powstał z myślą, to był zamysł taki, żeby zrobić zupełnie coś innego od spektaklu takiego typowego, który robimy w naszym teatrze. Stwierdziłam, że chciałabym sięgnąć po jakąś inną formę i padło na wiersze. Też mówiłam to na Wieczorze Kobiet, że taką moją pierwszą myślą było stworzyć Wieczór Kobiet ze znanych wierszy typu Szymborska, Poświatowska i inne znane autorki, ale potem stwierdziłam, że właśnie nasz Teatr Razy Dwa charakteryzuje się tym, że tak naprawdę działamy lokalnie, zapraszamy lokalnych artystów. Tutaj wszyscy to są osoby pochodzące z Bystrzycy Kłodzkiej, z okolic, więc stwierdziłam, że jednak pokuszę się o to, żeby zaprosić do współpracy autorki lokalnej, co się okazało, że po wypuszczeniu właśnie informacji w ETER zgłosiło się 8 kobiet, które podzieliły się swoimi wierszami, niektóre te wiersze leżały w szafie, niewyciągnięte, więc i po prostu miały okazję ujrzeć światło dzienne i zaprezentować się na scenie i też podzielić się, też te panie podzieliły się swoją poezją z całą praktycznie salą widowiskową. Tak, tak. No niektóre już właśnie o tym pisały, prawda, że tak. Cały czas myślałam, że piszą do szuflady, a to był dla niektórych z tych róż pierwszy raz, kiedy ich twórczość ujrzała światło dzienne. Tak. I może i spełnienie marzeń. Dokładnie tak. Na pewno. Dokładnie tak. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję Ani Łacny, dziękuję bardzo Małgorzacie Greinert, Małgorzacie Kampanii, Iwonie Sakowicz, Monice Bobrowskiej, która nie pochodzi z Kotliny Kłodzkiej, ale jest tutaj z nami związana bardzo duchowo i też pani Monika mówiła, że bardzo... Kucfir, tak? Jeszcze tak, zaraz tu właśnie tak, powiem właśnie, ale tylko do pani Moniki chciałam powiedzieć, że pani Monika tutaj planuje wrócić, czyli chce tutaj wrócić, chce tutaj zamieszkać, tak, z Poznania chce tutaj przyjechać, bo jest zakochana w naszych rejonach. O tym przecież czytałam tak, też, bo tak napisała, prawda? Tak, także... tak. Monika Bobrowska, pani, już mówiłam, pani Iwona Sakowicz, Joanna Stoklasek-Michalak, Izabela Konieczna i pani Lila Kucfir. To były nasze 8 róż, które podzieliły się swoimi wierszami. No właśnie, teraz chciałabym porozmawiać o tym, bo tutaj Ewelina, Adriana, Weronika, jeszcze nie ma obecnej Julii, Marty, to były aktorki, które interpretowały wiersze naszych autorek. I też jeden wiersz zinterpretowała Renata, więc też zaraz się zapytam, jak ta interpretacja tobie przyszła. Najpierw się chciałam właśnie zapytać dziewczyn, jak wam się pracowało nad tymi wierszami, nad interpretacją, może macie jakieś przemyślenia po tym wieczorze? Doktor, proszę, powiem szczerze, że wiersze nie były łatwe, mimo tego, że to są wiersze pisane gdzieś tam do szuflady, ale autorki, znaczy powiem tak, że szczególnie z jedną autorką było mi nie tyle, że ciężko, ale bardzo wzruszające to było, bardzo takie ciężkie przeżycie, bo nie wiem, czy mogę powiedzieć, o jakim to było wierszu? Tak, proszę bardzo. Autorką była pani Jasia Michalak, tak? Stoklasek-Michalak. Szczególnie ten wątek, który dotyczył dzieci, tym bardziej, że mam ja dziecko i nie ukrywam i powiem to teraz szczerze, że podczas prób nie miałam tylu emocji, co na scenie, wiedząc, że siedzi tutaj na widowni jego autorka i to brzemię takie, które na mnie ciążyło, żebym przekazała te emocje, które ona wylała z serca na papier, żebym ja to przekazała w ten sposób, jaki ona chciała to pokazać, jaki ona to czuła, co ona przeżywała w środku, pisząc te wiersze. I myślę, że ja w tym momencie dopiero na scenie, dopiero wtedy poczułam tak naprawdę to i był moment, że mnie strasznie ścisnęło za gardło wzruszenie i ja myślałam, że już polegnę. Myślałam, że ten moment, że po prostu robiłam przystanki, nie wiem, czy to było widać, ja podejrzewam, że może ktoś zauważył, że miałam taką sekundową... Było inaczej niż na próbach czytania. Było inaczej, na pewno. Było inaczej, tak. Bo myślę, jak mam zapanować nad tym głosem, który mi tam, coś mi tam w tym gardle tam się kręci i ściska mi to gardło, ale no... Jakoś zaczęłam myśleć o śmiesznych rzeczach. Pomyśl o babci. To był właśnie wiersz z emocjami. Ja myślę, że autorka wtedy, kiedy właśnie o tym pisała, to co powiedziałaś, też miała mnóstwo emocji. Pewnie ma do tej pory, bo o takich rzeczach się nie zapomina. Ja też mam 3 dzieci. Też przeszłam przez pewien etap życia, gdzie 4 mi się nie urodziło, więc inaczej, może pierwsze. Więc też ja doskonale rozumiem kobiety, które doświadczyły pewnych... Ale tak naprawdę ile tych kobiet mogło być na sali? To akurat tak, nie było... Tak. Ona była wyrazicielką wszystkich właśnie takich kobiet, które nie mogły swoich dzieci praktycznie pogłaskać. Nie? No i to był właśnie taki moment... Wtedy taki dla mnie bardzo emocjonalny. No fajne były, super mi się czytało, super mi się interpretowało wiersze, te satyryki pani Lili Kucfir. Uwielbiam je, po prostu poczułam je od razu i no świetnie, po prostu świetnie. Także nie każdy wiersz, tak samo jak Moniki Bobrowskiej, ta, która chce się do nas przeprowadzić, o górskim pielgrzymowaniu, no... Czuję to tak samo, bo kocham góry, bo też chodzę po górach i tak samo poczułam ten wiersz. Mam nadzieję, że zinterpretowałam go tak, jak pani Monika chciała przekazać. Także no powiem, że dużo emocji, mnóstwo emocji, bo identyfikowałam się z nimi niesamowicie. Super. Ada. Dużo już powiedziałaś. Przepraszam. To perspektywa Eweliny, ty możesz mieć inną. Ja chyba dzisiaj jestem coś małomówna ostatnio, bo już więcej nie miałam do powiedzenia. Nie, słuchajcie, to, no, to jest proces. Ja pamiętam, jak pierwszy raz przeczytałyśmy na tej pierwszej próbie, to przeczytałam i w zasadzie nie wiedziałam, co przeczytałam. To wymaga zastanowienia, tak, pochylenia się i sama wiesz, jak pracowałyśmy, że za każdym, że ta interpretacja taka chyba właściwa, najbliższa temu, co autor chciał przekazać, to przychodziła dopiero po jakimś czasie. Tak, zdecydowanie, ja też to czułam, a potem jakby ewoluowało gdzieś tam w serduchu, w emocjach, w wypowiedzi i gdzieś tam te właściwe, jak już poczułam, że to są te właściwe tory, że to tak chcę to przekazać, no to wtedy weszłaś w tą emocję. Weszłam w tą emocję, tak, i to już zostało ze mną. I ten wiersz ponownie był czytany w takiej samej podobnej formie, nawet zależy, jak ta trema mnie ściskała. A przy tym, co jest dla mnie piękne, ja to chyba teraz odkryłam, no pewnie nie teraz, ale teraz sobie o tym przypomniałam, że ten każdy wiersz maluje zupełnie inny obraz. Nie mówię o emocjach, ale dosłownie w głowie pojawiają się zupełnie inne obrazy. Ten pierwszy, który czytałam, Lot, który jest taki lekki, dla mnie jest jakimś zbliżeniem dwojga osób. Ani, tak? Ani tak, unieś mnie w inny wymiar i tak dalej. No to jest dla mnie taki lekki, namiętny wiersz. Potem w Przebłysku Wiem, czyli gdzieś takie oświecenie nad wartością życia. No, absolutnie, absolutnie super. Ada też była tak, Ada też dała taki pomysł, ale to trochę było za mało czasu. Ty jako jedna gdzieś tam zaczęłaś na pamięć niektóre wiersze. Chciałam. No tak, właśnie. A potem powiedz właśnie, jak na przykład, bo też mówiłaś, że inaczej ci się mówi, jak na pamięć masz, albo gdzieś po prostu nie czytasz z kartki. Właśnie. Zdecydowanie lepiej. I tak, myślę, to jest prawda, że zdecydowanie lepiej i myślę, że odbiór byłby też inny. Tak? Inny, to znaczy głębszy, zdecydowanie głębszy. Ja ten pierwszy Można się wiersz, skupić wtedy bardziej. No, to jest tak, wiecie, że po któryś tam razach ja miałam wrażenie, że ja więcej jestem w stanie powiedzieć na pamięć, ale jednak się nie odważyłam. Poza tym nie chciałam się odbiegać, bo jednak umówiłyśmy się, że czytamy. Natomiast ten pierwszy bardzo chciałam powiedzieć, bo on był takim początkiem tej przygody. I ja go rzeczywiście w dużej części wam powiedziałam na pamięć, a potem już stonowałam. Natomiast absolutnie lepiej, jeżeli to jest wyrecytowane, niż kiedy się czyta. Może nie wyrecytowane, ale powiedziane z głowy. Tak, z głowy. No niestety, no, tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, że miałyśmy bardzo mało czasu, żeby zrobić ten Wieczór Kobiet. To było też takie bardzo pomysł taki... Tak, w biegu troszeczkę. Tak, i mając zaledwie 5 prób, tak, postawiłyśmy tak naprawdę Wieczór Kobiet, tak, więc też taka idea była, że jednak nie uczymy się na pamięć, tylko też czytamy, żeby to też taką miało właśnie formę taką takiego salonu, troszeczkę poezji, no, także to też miało swoje uroki, ale też, tak jak chciałam to też napomknąć, że jednak był pomysł, żeby nauczyć się na pamięć, ale po prostu było za mało czasu. Weronika Jabłońska jest naszym debiutem. Tak naprawdę debiutowała na scenie podczas Wieczoru Kobiet. I Weroniko, chciałam Ciebie właśnie zapytać o Twoje pierwsze wrażenia sceniczne. Jak się czułaś na scenie? Jak odebrałaś tą atmosferę, która się działa na scenie i na widowni? No to przede wszystkim zaczęłam od tego, że cały ten tok przygotowań do przedsięwzięcia. Nie odczuwałam tego, że za tydzień, za parę dni będę występować na scenie. I to tak naprawdę wszystko uderzyło we mnie w momencie, w którym widzowie zaczęli wchodzić na salę. I wtedy zdałam sobie sprawę, że to już dzisiaj. To już? Teraz? I tak naprawdę to jest, tego uczucia nie da się opisać, bo to jest taka nawolnica wszystkich emocji. Tutaj jest jednak ten stres, ale ten stres jest motywujący. Tutaj te emocje związane z wierszami. To wszystko tak się nazbierało, ale z drugiej strony bardzo towarzyszyło mi to, że w momencie, kiedy ja czytam te wiersze, ludzie są skupieni na mnie, im się to podoba, więc jakby jeżeli komuś rzecz, którą ja robię, się podoba, znaczy, że robię to dobrze i to jest dla mnie też takie motywujące, żebym brnęła w to dalej. Give me more. Bo Weronika należy do grupy młodzieżowej w naszym teatrze. Pracujemy nad spektaklem Połamania Nóg i premiera będzie w czerwcu, 13 czerwca. Więc proszę sobie wpisać kolejną datę. Więc Weronika tak naprawdę razem z Julką i z Martą, które są obecne dzisiaj, debiutowały na scenie. Także ogromne gratulacje, naprawdę, jak na pierwszy raz. Pierwsze koty za płoty, ale zrobiłaś to razem z Martą i z Julką w fenomenalny sposób, naprawdę. Bardzo Ci dziękuję. Ja dziękuję. I my również. Brawa. Basia Pawłowska. Basiu, tak. Już. Basia była odpowiedzialna... Dobra, pa! To było w scenariuszu. Tak, no tak miało być, taki przerywnik. Drodzy sobie, to są live właśnie, my tutaj nie wyreżyserujemy, jak to mówi się, nie... Porozumujemy. Reżyserujemy. No właśnie, coś w tym stylu. Nic nie jest ustawione. Nic nie jest ustawione, wszystko leci na żywioł, więc zdarzają się takie sytuacje. Basia Pawłowska. Basia jest... Właśnie, Basia, co zrobiła Basia? Basia przede wszystkim zrobiła plakat do naszego Wieczoru Kobiet, jest to Różyczka. Zrobiła piękne scenariusze, które zaznaczyła kto, która, gdzie, do którego stolika zasiada. Basia też była odpowiedzialna za piękną reżyserię świateł i te światła, wydaje mi się, że chyba zrobiły, tak oczarowały i zrobiły taką piękną atmosferę, że osoby wychodzące nie były zachwycone jednocześnie tym, co się działo na scenie, jeżeli chodzi o wiersze, ale też całym anturażem. Zrobionym przez Ciebie tak naprawdę i przez Roberta Grabowskiego. Właśnie, Basiu, powiedz o tym, powiedz o plakacie, jak się tworzyło plakat, opowiedz o tym właśnie, jak ustawiałaś światła, skąd pomysł na kolory. To ja zacznę od świateł, bo o plakatach już ostatnio mówiłam. Nie będę dwa razy powtarzać. Obejrzyjcie poprzedniego. Jeśli chodzi o światła, no to tak jak właśnie miałyśmy tą pierwszą próbę czytaną tych wierszy, to wtedy tak dużo rzeczy mnie inspirowało i gdzieś przewijał mi się ten kolor czerwony z podbiciami białymi i z tą czernią taką teatralną. I tak chciałam jakby wszystko pomalować tą czerwienią, tak jak jest właśnie tutaj, możesz pokazać tam tą różyczkę, żeby to wszystko było w tym tonie, ale dostałam potem od Ciebie scenariusz z tymi wszystkimi napisanymi wierszami po kolei. Zaczęłam to czytać i te jakby autorki mówiły do mnie jakby innymi barwami. Każda miała swój kolor. I ja postanowiłam, tak jak to czuję, tak jak poczułam te wiersze, jak poczułam te autorki, to postanowiłam w taki sposób jakby pomalować tą scenę, jakby odchodząc od tej kawiarenki, która właśnie była taka romantyczna, żeby nas zabierało w świat tej konkretnej autorki. Dlatego każda róża miała swój własny kolor. Chyba tak to czułam. Też z tego wyszedł taki nasz gag teatralny, światła na mnie. Światła na mnie, tak. I autor to jest Ewelina. Kto to mógłby powiedzieć? Ewelina, chcesz powiedzieć, jak to wyszło? Jak to w ogóle powstało? Głupio wyszło po prostu. Człowiek spokojnie siedzi, no po prostu chciałam coś powiedzieć i akurat ciemno, no to mówię światła na mnie, no. Jak to? Bez świateł. Będę mówić. Słownik Teatru Razy Dwa. No, słownik Teatru Razy Dwa, więc światła na mnie. To już jest nasz ten. Basia też była odpowiedzialna za aranżację całej scenografii. Skąd pomysł właśnie, Basiu, na to, żeby to tak właśnie wyglądało. Tak, nie kawiarenka, to taka była, jak to nazwać? No właśnie, jak czytałyśmy te, bo ja jakby zainspirowało mnie pierwsze spotkanie nasze. Wtedy dużo rzeczy wymyśliłam. I w momencie, kiedy czytałyście po kolei wiersze, to ja starałam się to ubrać w tą szatę sceniczną. I chciałam jakby przekazać widzom, nie tylko to, że wy siedzicie w rzędzie albo że stoicie w rzędzie, tylko żeby za tym jeszcze coś szło. I poszło. Wiecie co, dziewczyny, my tak myślimy tylko o kobietach, a przecież sami był kelner. No, był. Tak. No był oczywiście. Nienachalny. I ja wiedział, gdzie jest jego miejsce, prawda? Tak. Robert, bardzo Cię przepraszam, że Cię pominęłam, ale tak, był razem z nami Robert, który pięknie nam kelnerował i muszę powiedzieć, że zrobił rolę w jeden dzień. Także wielkie gratulacje. I to był też jego debiut sceniczny. Dziękujemy. Mamy samych zdolnych Bystrzyczan, tak mogłabym to powiedzieć. Tak, ale jeszcze właśnie, bo ja tak mówiąc o światłach, to chciałam też przejść do chłopaków, bo chciałam to podkreślić, że jakby ostatnio w naszym teatrze płynie taka kobieca energia, ale za tym wszystkim stoją ci faceci, którzy są tam na słuchają się nas, że bez nich naprawdę nie byłoby takiego wow. Tak. Więc ja jestem im bardzo wdzięczna i za to, jak się z nimi pracuje i jak szybko w lot wszystkie informacje jakby przepływają tam z nami z tyłu. I jak cierpliwie znoszą wszystkie pomysły. Jak tak. Chodzą wysoko na drabinę. Więc jakby to, część widać tylko na scenie, w światłach i tak dalej, ale jest jeszcze jakby całe to zaplecze, które nas podtrzymuje. Więc tak. To jest fajne. Ja jeszcze, jeśli mogę się czymś podzielić, bo to jest tak fajnie, jak potem człowiek odbiera, nawet chociażby jak oglądamy sztuki teatralne czy kręcone filmy. Ja dopiero sobie teraz zdałam sprawę, dziewczyny, ile to jest ciężkiej pracy tak wielu osób, bo też jak sobie przypomnę te nasze próby i Ciebie, Paulina, czy Basię właśnie, a może dodajmy jeszcze to, a może zrobisz to tak, a może w taki sposób, także tego nie było tak, że od samego początku było od A do Z i my to robiłyśmy, tylko też w trakcie wychodziły pewne rzeczy i sprawy. I to, co tutaj mówicie, mnóstwo osób jest poza sceną, tak jak reżyseria, scenografia, światła, dźwięk, prawda, przygotowanie sceny i tak dalej. I naprawdę wiele osób nad tym pracuje, a potem w efekcie mamy, nie wiem, godzinę, półtorej końcowego tego efektu. A żeby do niego doszło, to tyle jest spotkań, aczkolwiek to, co mówisz, Paulina, tutaj było naprawdę wielkie, ogromne tempo, te 5 spotkań i to poszło, tutaj Weronika mówiła, że sobie sprawy nie zdawała, bo tak to wszystko szło, aż dopiero na tej scenie tak, dotarło do niej, że to już. Nie? Takie, ale właśnie to, co mówisz, może to właśnie dobrze, nie było czasu myśleć, a co będzie, tak, a czy może kombinować tak, dużo. Także naprawdę, a dla mnie pierwszy raz takie doświadczenie. Naprawdę, byłam w wielkim szoku i do dzisiaj nie mogę dojść i super, cieszę się, że mogłam w czymś takim wydarzeniu wziąć udział. My się również bardzo cieszymy. Drodzy widzowie, jeżeli macie jakieś pytania, tutaj napisał, mamy tutaj komentarze, pani Małgosia Pawłowska, witajcie dziewczyny. Pani Małgosia. Przypadkiem nie mama, pani Basi. O, z którą chodziłam do jednej klasy, słuchajcie, liceum. Także bardzo witamy pani Małgosiu. I taki pan Miłosz napisał, jak ja się cieszę, że was mamy. No, dziękujemy. Panie Miłoszu, dziękujemy. Panie Miłoszu, bardzo dziękujemy. Drodzy widzowie, jeżeli macie pytania, to proszę zadawajcie nam, chętnie odpowiemy. Ja się właśnie chciałam tutaj odnieść do tego stresu. Do stresu. Dziewczyny, miałyście stres? Tutaj Weronika mówiła, że dopiero ją dopadł, jak zobaczyła wchodzących ludzi. Wy już macie trochę doświadczenie sceniczne. Jasne. No macie, no co występujecie. Ale też to jest niesamowite, że właśnie ty, Renata, też występujesz z ludźmi cały czas gdzieś, no obcujesz, prawda? I mówisz, że ciebie, że to stres, nie? Trema. Tak, i powiem wam, że nawet jak występuję z ludźmi, to też to jest stres, tym bardziej, że dzisiaj wiemy, jaki jest świat, ludzie w jednej sekundzie skomentują wszystko, niedokładnie też rozbierając może na czynniki pierwsze pewne sytuacje i sprawy i czasami może też i bezwiednie może puszczą ten komentarz. Nie wiedząc niekiedy, jak pewne rzeczy bolą. I do dzisiaj, nie wiem, może dzisiejszy taki świat, tak bardzo szybki, takie tempo, gdzie ludzie nad wszystkim przechodzą do porządku dziennego, nie zdając sobie czasami sprawy, że pewnymi komentarzami mogą tak bardzo dotknąć drugiego człowieka. Przecież sami widzimy, nawet też nasi wspaniali aktorzy, którzy są sławni bardzo w kraju, ile czasami mają, nie wiem, przeżywają też depresję z powodu właśnie hejtu czy komentarzy, który jest w internecie. Dlatego ja tutaj myślę, że należałoby też docierać do ludzi, żeby te komentarze były przemyślane. Oczywiście nikt nie jest idealny, nie jest ideałem, każdy z nas czegoś wymaga, poprawki jakiejś, prawda? Natomiast bądźmy dla siebie dobrzy, bo też mamy wyjątkowy czas teraz, niedługo to święta Wielkiej Nocy, które dają nam nadzieję, ale ja myślę, że mamy naprawdę wiele fantastycznych ludzi. Wszyscy mają w sobie coś pięknego i coś dobrego i myślę, że należy właśnie przede wszystkim to dostrzegać, ale też się nie obrażać na pewne, nie wiem, sprawy, jak zostaną przedstawione, czy też komentarze, bo tylko żeby one były naprawdę poparte jakimiś argumentami, żeby to nie było nie, bo nie, albo bo tak, albo ktoś się bardzo cieszy, bo ktoś komuś dokopał. Myślę, że to nie tędy droga. Natomiast jak patrzyłam pod tym, jak zostałyśmy przyjęte, no bo w grupie, muszę mówić o grupie, naprawdę, czy tam moi znajomi, to wyrażali się bardzo pozytywnie. Ja też nie ukrywam, że bałam się tego dnia i tego przedstawienia, no bo bałam się, no. Też nie wiedziałam, jak zostanę odebrana, jak to zostanie skontowane, ale dziękuję Państwu bardzo serdecznie wszystkim, bo naprawdę to było bardzo miłe. Bardzo dziękujemy. Ja też dziękuję. Odnośnie komentarzy. Przeczytałam taki jeden komentarz pod artykułem odnośnie Wieczoru Kobiet, że co one takie w żałobie są, bo byłyśmy czarno ubrane. No, słuchajcie, no my nie umawiałyśmy się, jak większość z nas też dzisiaj w takim kolorze. Też najbardziej blue, ale nie jest niebieski, ale jest czarny akcent. Więc tutaj sprostowanie, jeśli jakbyście chciało powiedzieć o koncepcji po prostu naszej ubioru, to która z Was by chciała powiedzieć? Dlaczego my, dlaczego my w żałobie jesteśmy, byłyśmy? Dziewczyny, powiedzcie dlaczego. Ja jestem całe życie w żałobie, czarno chodzę całe życie. My kochamy czarny kolor. Czarny kolor to taka klasyka, taka elegancja. Jak ktoś wymyśli ciemniejszy, to proszę nam dać znać. Tak, to tak. Właśnie a propos komentarzy, to taki właśnie dostałyśmy właśnie komentarz. Ale mówiłaś też, Paulina, tutaj o tym moim ostatnim, znaczy o tym wierszu. Gdzie, gdy mi go zaproponowałaś, to byłam zaskoczona, że ja mam jeszcze, Boże, wiersz przeczytać, nie? Natomiast jak go przeczytałam i myślę, Boże, przecież to nasze, mój czas, dla mojej młodości, gdzie faktycznie faceci strasznie przychodzili do domu zmęczeni tym dniem, z jakimś tam takim złamanym goździkiem, tymi właśnie rajstopami, tymi szczochranymi włosami, tak. I my, czekając na tych facetów, chciałyśmy naprawdę przeżyć ten wieczór, bo to był nasz Dzień Kobiet, ten jeden, jedyny w roku. To praktycznie nie było z kim już pogadać. No właśnie, no dokładnie. Także oddane było naprawdę sedno tamtych lat, tamtego wieczoru, za co naprawdę Pani Lili bardzo serdecznie dziękuję. Tak, to był wiersz zatytułowany 8 marca Lili Kucfir. On tak naprawdę kończył... Fajnie zakończył, fajną taką kropkę postawił. Zakończył nasz Wieczór Kobiet i akurat ten wiersz interpretowała Renata. Bardzo też dziękuję. Słuchajcie, dla mnie to wszystko było nowe, bo to, co mówicie, znaczy rozmawiam z ludźmi, jakieś tam występy, natomiast nie w taki sposób. Nie w taki sposób, to dla mnie było pierwszy raz, ogromnie to przeżyłam, ale to, co powiedziała Weronika, to dla mnie też było takie motywujące, napędzające i właśnie w taki to sposób odebrałam. No mam nadzieję, że to nie będzie pierwszy i ostatni raz, no bo u nas taka zasada jest, że jak już ktoś raz wystąpi w Teatrze Razy Dwa, to już należy do zespołu aktorskiego. Ja się już boję. Razy dwa, masz rację. Razy dwa. Także Renata, jakbyś nie chciała, czy byś chciała, to już zostajesz aktorką. Jesteś już aktorką Teatru Razy Dwa. Teraz muszę pomyśleć, czy tak chciałam żałować, czy się cieszyć. No właśnie. A dajcie mi chwilę do pomyślenia. To następne pytanie, wrócimy do tego. Następne pytanie. Ja w ogóle też chciałabym nawiązać do tej tremy, bo mimo tego, że skończyłam szkołę aktorską, występowałam na scenie w wielu spektaklach, to muszę powiedzieć, że ja za każdym razem mam tremę. Jak wychodzę na scenę, za każdym razem mam tremę, a ta trema w Wieczorze Kobiet była dla mnie szczególna, ponieważ podjęłam się śpiewu. Ja w Wieczorze Kobiet tylko i wyłącznie śpiewałam. Razem z Hanią Kapuszyńską, której niestety nie ma. Hania oczywiście jest... Hania już można znać z Pieprzu. Jeszcze Hania jeszcze występowała gdzieś? Chyba w Pieprzu tylko, tak? Tylko w Pieprzu, ale ona tworzyła też... Ale muzykę wcześniej robiła. Tak, właśnie, robiła. Hania ogólnie jest naszą duszą muzyczną naszego teatru. Niestety nie ma Hani, ponieważ przygotowuje się do matury. Ucz się tam. Trzymamy kciuki, ale pamiętaj, że matura to bzdura, także wiesz... Także spokojnie. Nie róbcie. Powiedziała to, że tak. Ona to sama ze sceny powiedziała. Słuchajcie, byłam tak streamowana, że już... Ale to na Pieprzu. To mam prawo nie wiedzieć. Bo się bałam, że coś pominęłam. Na Pieprzu. Tak, na Pieprzu powiedziała, to prawda. I właśnie, ja się podjęłam śpiewu i dla mnie to było dosyć szczególne, ponieważ ja zawsze się uważałam za osobę nieśpiewającą, ogólnie miałam problem ze śpiewem, byłam zawsze zablokowana, poblokowana, w szkole aktorskiej miałam problemy z tym, żeby się otworzyć. I ja sobie takie zawsze daję co roku jakieś takie wyzwania. I to było właśnie w tym roku, moim takim wyzwaniem było, żeby przełamać swój strach, swoje granice, które gdzieś tam miałam w głowie, bo to jest wszystko w głowie. Ćwiczyłam, robiłam sobie sama aranżację tych piosenek. Zawsze tylko Dominika prosiłam, Dominik, proszę właśnie tylko włącz mi mikrofon, że mogę sobie z mikrofonem, bo to też inaczej się śpiewa z mikrofonem, a tak. Pamiętam, jak przychodziłyśmy na próby, a Paula już tutaj rozgrzana mówi, ja 3 godziny śpiewałam. Tak, więc jakby to było dla mnie szczególna trema z tego właśnie względu, żeby podołać swoim ograniczeniom, więc dla niektórych dziewczyn to był debiut, dla niektórych dziewczyn to było kolejne wyzwanie sceniczne, a mimo to, że ja mam największe doświadczenie bo tutaj od Was, to dla mnie to chyba było jeszcze bardziej tremujące. Ale szczerze, zrobiłaś to wspaniale. I nie mówię tego, żeby się przylizać jako szefowej tego teatru. Nie, dziękuję. Znaczy, tobie jako szefowej. Dziękuję bardzo, bo to jest dla mnie naprawdę, ja gdzieś tam właśnie mówię, chciałam swoje ograniczenia, chciałam pokonać. Ja myślałam, że jak ty chodziłeś do szkoły, to nie zawsze wygrywałaś tam prezenty. Nie, właśnie to jest to, nie? Że gdzieś tam się ale to jest właśnie to, że niektórzy tam myślą, że szkoła aktorska, tralala, potem, nie, to jednak trzeba też dojrzeć do pewnych rzeczy i ja po prostu poczułam, że chcę to zrobić. Ale jak zaśpiewałaś Wenus, to po prostu wszystkie struny w mojej duszy szarpnęłaś. Ja zaśpiewam, bo się wstydzę, już nie będę. Ale to Wenus jeszcze zaśpiewasz, ja Cię jeszcze umęczę. Tak, także jeżeli chodzi o stres, to właśnie dla mnie to było bardzo ogromne wyzwanie. No i tak się chciałam też podzielić. I kto by pomyślał? Jak już się tak chwalicie, to tam też jest stres. Właśnie, opowiedz o tym stresie, który tam jest stres. Tak. No. Największy stres jest, jak się coś pomyli i człowiek wie, że cała publiczność na to patrzy, że jest nie to światło. Bo światła na mnie generalnie. Bo światła na mnie. Słuchajcie, mamy kolejne komentarze od pani Lili. A my mamy nadzieję zostać autorkami tekstów teatru. O, pięknie. Dziękujemy bardzo, Pani Lilo. Od mamy Hani. Potwierdzam, słyszę z pokoju sinusy i inne ułamki. To odnośnie Hani. No. A słuchajcie, to przyjdziemy może jeszcze w dzień matury do Hani. Będziemy ją tam kibicowały i wspierały też, tak, nie? Bo to tak, naprawdę poważny egzamin. Tak, no, poważny. I dostaliśmy informację od fotografów, którzy byli na naszym spektaklu. Oni nazywają się Na pełnej klatce. Napisał, nie wiem kto, czy to napisał Olek, czy Ania chyba jest, tak? Ania chyba druga. Śpiew swoją drogą, ale mimika w jego trakcie rozwaliła system. A właśnie, dziękuję jakby fotografom Na pełnej klatce, że potrafią zdjęciami przekazać emocje, które się dzieją na scenie, bo patrzy się na te zdjęcia i jest w nich zawarte więcej niż tylko suche zdjęcia, tam są emocje, więc zdjęcia wyrażają dalej, zapraszamy na kolejne. Tak, zdjęcia wyrażają więcej niż 1000, nie wiem czy Renata widziałaś Na pełnej klatce, zdjęcia od Na pełnej klatce? Nie, nie widziałaś, no to musimy Ci przesłać, bo zdjęcia naprawdę, Na pełnej klatce już było na Wieczorze Kobiet, byli też na Pieprzu i za każdym razem zaskakują nas, więc mamy nadzieję, że też będziecie razem z nami w kolejnych naszych produkcjach. Pytania, zapraszamy tutaj pytania, my jesteśmy bardzo otwarte na pytania. Właśnie tak chciałam przejść do podsumowania. Chciałabym, żeby każda z Was powiedziała tak kilka słów, co wynosi z tego projektu, co zostanie z nią po tym projekcie. Chciałam krzesło, ale się nie udało. Nie da rady. Możemy sobie scenariusze zabrać. Takie może, ja wiem, ty masz żarty takie odzochy masz żarty z kobiet, wino i śmiech. Jak było od tej strony, teraz zaczynam od tej strony. Basia. Co wynosisz? Ja oprócz krzeseł i scenariusza. Światło. Oprócz świateł. Światło noszę w sobie, więc go nie wyniosę. O matko, zabiłaś mnie tym pytaniem teraz. No, tak. Co Ci pierwsze przychodzi na myśl? No to dużo tej dobrej energii takiej, że chce się więcej, chce się dalej i chce się z Wami działać po prostu. I to wyniosę na pewno, tą chęć do takiego niezamykania tematu jeszcze. Czyli drzwi otwarte. Takie drzwi otwarte. Razy dwa. Drzwi otwarte, tak. Razy dwa. Dwudrzwiowe takie. Słuchajcie, ja myślę, że już dosyć dużo powiedziałam, czym dla mnie był ten wieczór. Natomiast cieszę się, bo usłyszałam, że mogę jeszcze coś przynieść, bo Paulina mnie zaprosiła ponownie, tak? Także ja przyniosę to. To my coś wyniesiemy, ty przyniesiemy. Tak. Się zrównoważy. Tak jest. Weronika. To przede wszystkim taką motywację do tego, żeby działać i motywację do tego, żeby walczyć z tym, czego się najbardziej boję. Że ja się właśnie bałam występować przed ludźmi, a ten wieczór dał mi taką właśnie taką motywację i to, że przecież to nie jest straszne, że dałam radę, więc mogę działać dalej. I właśnie wieczór zainspirował mnie do tego, żeby wziąć się za pisanie scenariuszy. Więc... Tak, Weronika jest w trakcie pisania scenariusza 2 do spektakli, także trzymamy kciuki, jestem bardzo ciekawa, co wyjdzie z tego i może właśnie będzie rola. Weź to pod uwagę. Pomyśl o mnie, proszę. No, myślę, że podobnie tak jak moje poprzedniczki dziewczyny, to co powiedziała, apetyt na więcej. A ja rzeczywiście, ja wyniosłam z tego wydarzenia obraz, ten, który stworzyła Basia. Ja po prostu cały czas widzę te światła na scenie, tę kompozycję, tego pomarańczu i naprawdę ja to przywołuję ciągle i to jest przepiękne. I chyba nas, Ciebie, to był naprawdę bajeczny wieczór. Magiczny bardzo. Magiczny. Tak, magiczny bardzo. Magiczny. To jak to wszystko jakby było uskrzydlone, jakby anioły nam w tym pomagały. No tak to pięknie wszystko się wymalowało. że ten obraz cały czas we mnie jest i chcę to powtórzyć. Także jeżeli ten kobiet wieczór, bo myślałaś o tym, mówiłaś o tym. Ja nie myślałam, tylko dochodzą do nas słuchy, że dużo osób chciałoby powtórzyć to, co przeżyło, tutaj będąc na widowni, ale też dużo osób nie było obecnych, bo niektóre osoby miały już zaplanowane 8 marca, bo to jest taki też szczególny dzień, więc dużo osób też nie mogło być obecnych 8 marca i chciały to doświadczyć, więc myślimy nad tym, żeby to drugi raz zagrać. Ale musimy termin znaleźć. Czyli będzie drugi raz. Będzie razy tak. Dwa. Będzie razy dwa. Tak. Nie spodziewałam się tego, ale cudownie. Cudownie, fantastycznie. Naprawdę. No, ale są właśnie te głosy, żeby to zagrać i że ludzie chcą jeszcze raz nas zobaczyć, więc... I to jest, słuchajcie, w tym wszystkim takie najbardziej miłe, nie? Bo jeżeli praca, którą się wykonuje, jest miło przyjęta, ciepło i ludzie chcą tego jeszcze, a to jest chyba największe podziękowanie, jakiego można doznać. Tak. Ja pamiętam taką sytuację, że właśnie po wieczorze kobiet na drugi dzień to było szczególne wydarzenie dla wszystkich pracowników Domu Kultury. W ogóle też bardzo dziękujemy pani dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Ewelinie Walczak, która za każdym razem nas wspiera, za każdym razem otacza nas taką opieką, ogromnym wsparciem. Tego bardzo dziękuję, że możemy działać tutaj. No bo bez zgody pani dyrektor byśmy nawet na salę widowiskową nie mogły wejść. Tak jest. Także bardzo serdecznie dziękuję. No i po tym całym wieczorze, no to był bardzo intensywny czas dla całej załogi Domu Kultury. Na następny dzień tak naprawdę było bardzo mało osób w sekretariacie. A telefony dzwoniły. Pracy, mówisz, tak było bardzo mało osób. Tak, było bardzo mało osób, bo musiały odpocząć po tym, co się działo. Ja sama odpoczywałam. No właśnie, więc było bardzo mało osób. A telefony dzwoniły. Telefony dzwoniły z tego względu, że ludzie dzwonili i po prostu dziękowali za wieczór. Ojej, nie są. Naprawdę. Super, nie słyszałam o tym. Tak, tak było. Dzień po. Pięknie. Dziękujemy bardzo. I za to właśnie bardzo dziękujemy. Za te telefony, których nie odebraliśmy. O, ja właśnie chciałam powiedzieć, że to szkoda, że było mało pracowników, bo nie odbierali. Bo właśnie mówię, że nie było komu odbierać. No i jeszcze... Czekaj, to kto wie, że dzwonili? No jak to? Kurde. Mamo odrzucał. Nie no, bo powiedziała, że było mało pracowników. Tak, było mało. No. Musieli odpocząć po takim intensywnym wieczorze. Tak, dobrze, Ewelina. Jeszcze ty. Co wynosisz? Oprócz krzeseł. Nic już nie chcę. Co ja wynoszę? Ja wynoszę wdzięczność. Wynoszę wdzięczność, że mogłam... w ogóle nie spodziewałam się tego, że tu pani Renatka. Że w ogóle przełamiemy tą granicę, bo zawsze byłaś gdzieś tam taką osobą nieosiągalną. Kurde, dziwnie mi się tego mówi. Ale tak po prostu zamazała się ta granica. Jesteśmy kobietami, zintegrowałyśmy się na scenie, robiłyśmy, mimo tego, że jesteśmy na różnych stanowiskach, różnych pozycjach i społecznych, tutaj byłyśmy wszystkie takie same. I czy Weronika, młoda dziewczyna, czy tak samo Julia i Marta, Hania, no wszystkie stałyśmy się jednym takim fajnym organizmem, jednym sercem bijącym jako kobiety i to było fajne. I nie czuło się w ogóle, nie czułam jakichś takich podziałów, że tu jest pani burmistrz, czy tu jest pani taka, czy tu pani taka. Wszystkie byłyśmy takie same i wszystkie się super dogadywałyśmy i to jest niesamowite. Dla mnie to jest super, jestem mega wdzięczna. Co chcesz sobie załatwić? Ale szczerze, Ewelina, dziękuję Ci bardzo, że to powiedziałaś, bo posłuchajcie, wszystkie jesteśmy kobietami. Wszystkie mamy jakieś pewne doświadczenia, ale wszystkie mamy też uczucia. I to bez względu na to, jakie stanowisko piastujemy, to pamiętajmy, że jesteśmy ludźmi. My też mamy czasami, tak jak mówiłam tutaj na początku, gorszy lub lepszy dzień. Też czujemy czy wdzięczność ludzi, czy nienawiść, czy to, że mamy pewien problem w domu i musimy sobie z nim poradzić, a idziemy do pracy, prawda? Też musimy w pracy normalnie funkcjonować i to, co powiedziałam, no, bez względu na to, kim jesteśmy, bądźmy ludźmi. I to jest najważniejsze, bo bywa się dyrektorem, bywa się burmistrzem, bywa się, nie wiem, jeszcze kimś na innym stanowisku, natomiast mam nadzieję człowiekiem zawsze zostać. I za to właśnie człowieczeństwo też wszystkich zawsze cenię i Wam, dziewczyny, też, bo naprawdę czułam się, że jestem z Wami. Naprawdę. Dlatego ja tak tylko wtrącę, że dlatego też ja postanowiłam, że Wy wszystkie będziecie wędrować między tymi sterykami. Tak tu wspólnie z Pauliną w sumie to debatowałyśmy, nie? Żeby jakby nie wyróżniać w żaden sposób Ciebie, bo chodziło o to, żeby pokazać, że to te autorki wierszy, że to wszystkie kobiety, że to jest jakby, że to wszystko jest równe, że to... Dlatego piękne. Dziękuję. No i co? Ja jeszcze zostałam. Co ja wynoszę? Oprócz krzesła. Krzesła są moje. Ja wynoszę właśnie, tak jak wspomniałam, takie przełamywanie barier swoich, ale wynoszę kolejne piękne doświadczenie jako inicjatorki teatru, która mogła pracować z tyloma osobami na scenie, bo to była jedna z naszych największych póki co produkcji teatralnych, która się zadziała na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej, bo było na scenie aż 9 osób, a potem po spektaklu razem z autorkami, wszystkimi pracownicami i pracownikami Domu Kultury, no było nas chyba ponad 20. Było dużo. Było tak. Bardzo dużo. Dlatego właśnie wynoszę to, że nasz zespół teatralny się nieustannie powiększa, że mogę to nazwać, że taką tworzymy rodzinę teatralną. I to jest chyba to największe, to wynoszę najbardziej jako, to jest dla mnie też ogromna radość jako dla inicjatorki, że teatr nie uszczupla się, tylko do teatru coraz więcej. Przekonuje się coraz więcej osób. Ja myślę, że podczas, jak pierwszy raz skrzyknęłaś nabór do teatru, ja myślę, że jeszcze dużo osób tak nieśmiale nie podchodzi, bało się i może jeszcze do tej pory się boi. Jednak każdy spektakl, każde przedsięwzięcie, które tworzysz teatralne, coraz więcej zaczyna otwierać osób. Ja wiem, jak po spektaklach podchodzą młode dziewczyny, czy tak jakby jakiś moment, taki ułamek sekundy coś w nich otworzył w spektaklu, że tak, ja chcę jednak być w tym teatrze, ja chcę jednak też należeć do tej rodziny, chcę tworzyć. Otwierają się po prostu ludzie, te emocje, które są ze sceny, po prostu odblokowują, bo nie ukrywam, no widać, że młodzi ludzie są zablokowani, szczególnie z takich małych miasteczek. Sama wiem po sobie, ile 40 lat musiałam czekać, żeby wyjść na scenę. No, także... A gdzie siedziałaś? Pod stołem jakimś. Może za daleko od sceny siedziałam. Także, no, tak to wygląda. Natomiast słuchajcie, też było fajnie, że nie przyszli panowie ze złamanym goździkiem, tylko weszli na scenie i nam podziękowali. Także dziękuję. Podziękowania dla Janka Krawczyka, dla Sławka Wełny i dla Mariusza Lisa, nie? Tak. Odważyli się i podziękowali. Tak. I byli na scenie. I byli na spektaklu. Mimo że to był spektakl dla kobiet, kobiecy, ale też razem z nami byli. I za to też bardzo dziękuję, że to nie tylko kobiety, ale też i mężczyźni. Bardzo Wam dziękujemy za to. Tak. Naprawdę. Będziemy już kończyć. Jeszcze mam tutaj komentarze. Od Pani Dyrektor Eweliny Walczak. Cała przyjemność po mojej stronie. Zgadzam się na wszystko, co wymyślicie. Rozpieszczasz nas. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję i proszę o więcej. I mamy Joasię Stoklasek-Michalak. I udał się ten koncept idealnie. chyba nawiązywała do poprzednich naszych tych. Dziękujemy, Asiu, że jesteś też z nami. Ja tak już na koniec chciałam też powiedzieć, że nasz Teatr Razy Dwa rozwija się. I nie wiem czy wiecie, ale już zaraz się dowiecie. Jedziemy na konferencję naukową do Akademii Teatralnej w Warszawie, ponieważ artykuł o naszym teatrze został wybrany, żeby go zaprezentować na konferencji naukowej pod tytułem "Kto jest za czwartą ścianą? Teatr partycypacyjny". Wow! Gratulacje! I jedziemy razem z Basią, czyli jadę razem z Basią Pawłowską 25-26 kwietnia do Warszawy na konferencję, żeby wygłosić referat o naszym teatrze, bo nasz teatr jest partycypacyjny pod każdym względem. Jest partycypacyjny pod względem angażowania widza w spektakl, ale też angażowania aktorów, którzy pochodzą z Bystrzycy Kłodzkiej i z okolic. Chcemy taki teatr dalej robić. Dziękujemy, drodzy widzowie, że z nami jesteście, że przybywacie na nasze spektakle. I miejmy nadzieję, mam nadzieję, że ten Wieczór Kobiet się powtórzy, że zagramy go drugi raz. Mam też nadzieję, bo nie powiedziałam o tym, nie wiem, czy też Renata o tym wiesz, ale Wieczór Kobiet trwa pod takim względem, że 8 róż, które dały swoje wiersze, założyły grupę na Facebooku. Najpierw się spotkały 21 marca, to jest Dzień Poezji, w ogóle to był Dzień Poezji, 21 marca spotkały się w Goworowie. Inicjatorką była pani Lila Kucfir tego spotkania. I co się okazuje, że będą pisać dalej, że ten wieczór ich zintegrował i zainspirował do dalszego działania. A, no to też czuję się jak gdyby trochę wyróżniona, że miałam jakiś ten swój kamyczek do tego ogródka, także dziękuję bardzo, naprawdę. Piękne. Tak, tak. Aż jestem ciekawa właśnie, jakie będą następne te utwory, jak będzie można je zinterpretować, przeczytać. Ja właśnie stwierdziłam, jakby ten Wieczór Kobiet to taki był typowo pod Dzień Kobiet zrobiony, ale ja tak myślę, że chyba byłoby świetnym pomysłem kontynuować cykliczny taki wieczór, ale nie tylko Wieczór Kobiet, tylko na przykład wieczór z poezją, albo wieczór słowa, wieczór emocji, nie wiem jak go jeszcze nazwać. Ładne pomysły, fajne. Ale zdałam Ciebie, Paulina, tak. Ty na pewno masz pełną głowę już pomysłów i już myślisz od następnych cały czas. To jest normalne. Budzę się i mam. Może jeszcze powiemy o Funduszu Wieczystym. Dobrze, proszę. Pani Basia. Tak, ponieważ nasz teatr się rozwija, to założyłyśmy Fundusz Wieczysty jakby pod skrzydłami Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika, gdzie można jakby oddać nam 1,5% podatku, jak nie wiecie co. A ja się już rozliczyłam! To można można tam też darowizny jakieś składać, jeżeli chcecie nas wesprzeć w takiej finansowej formie, bo mówimy cały czas tutaj o takich rzeczach górnolotnych i takich emocjonalnych, a jednak gdzieś takie rzeczy jak pieniądz to też budują i rozwijają, więc jeśli macie chęć nas wesprzeć, to będziemy wdzięczne bardzo, bo wszystko robimy dla Was, więc to co dajesz wraca i tak dalej. Bo taka jest dewiza Teatru Razy Dwa, to co dajesz innym wraca do Ciebie ze zdwojoną siłą. Bardzo serdecznie dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami na live'ie. Zapraszamy na kolejne wydarzenia. Najbliższe wydarzenie to właśnie 19 kwietnia. Będzie to spektakl "Ile człowieka jest w człowieku". Będzie to ciekawe wydarzenie, ponieważ ja zaprezentuję z Natalią, swoją koleżanką z Olsztyna, zrobimy taki powrót do szkoły aktorskiej i zaprezentujemy to, co wypracowałyśmy w szkole aktorskiej. A kolejne wydarzenie to będzie w maju, 18 maja. Kobiety, wino i śmiech. Będzie spektakl. Będzie. Zocha tutaj gra jedną z głównych ról. a w czerwcu, 13 czerwca, będzie Połamania Nóg, czyli spektakl młodzieżowy. A wakacje to na razie wstrzymujemy się, a we wrześniu będzie premiera. Znaczy na razie tylko nie mówimy. No nie mówimy, tak, wstrzymujemy się, ale we wrześniu będzie kolejna premiera, o której jeszcze nic nie mówię, bo dopiero przed nami będzie próba czytana za jutro. Dziewczyny, bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Ci, Basiu, dziękuję Renato, dziękuję Weroniko, dziękuję Ada, Ewelino. Dziękuję bardzo Marcie, Julce, Hani, Robertowi, którzy są nieobecni. Dziękuję Wam bardzo za to, że stworzyliście ten piękny wieczór, bo każdy z Was dał cegiełkę do tego, żeby to wyglądało tak, jak wyglądało. I cały zespół MGOK. Tak, bardzo dziękujemy całemu zespołu MGOK. Naszym różom i słuchajcie, też publiczności, która przyszła. Tak, oczywiście. Tak. Bo to też było z myślą dla nich. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Nie mamy już pytań, ale ja zapomniałam czegoś. Matko, o, proszę o krzesło. Co się dzieje? Zapomniałam prezentów, które mam dla Was. Dla nas? Z okazji, słuchajcie, z okazji tego, że jest wiosna, ale słuchajcie, z okazji tego, że jest wiosna, tej wiosny jeszcze nie widać, więc żeby przegonić tą taką szarą, zimową aurę, chcę wręczyć Wam bratki. Dziękuję. Ja nie mam dla Ciebie. Nie trzeba. Nie trzeba. To są bratki dla Was. Patrzcie, a my nie pomyślałyśmy o... A to nie trzeba, dajcie spokój. Ale pomyślimy. Tego nie było. Nie było. Ja też myślę, że też jest wyjątkowy, dziękuję Paulina, wyjątkowy tydzień, bo jesteśmy przed świętami Wielkiej Nocy. One są naprawdę budujące i niosące nadzieję, więc tej nadziei życzę nam wszystkim. I naszym najbliższym, i wszystkim naszym mieszkańcom. I ten zmartwychwstały Chrystus daje nam nadzieję, ale też wiarę w lepsze jutro. I żebyśmy też sami byli lepsi. Zdrowych, spokojnych, błogosławionych świąt życzę dla wszystkich. Dziękujemy bardzo. Dzięki. I miłego wieczoru. I dzięki. I tak